teraz, kurwa? Jest tam, przecież masz telefon! Co, śmierci? No i co z tego? Wyjebane w to ma! Wszystko jest od naszej 28. Niektóre kraje, które zamawiały te ciągniki, zamawiały sobie na przykład bez blacharki, bo im się nie podobało i woleli ci lokalni dystrybutorzy montować coś, co bardziej jest dla oka, może nie tyle przyjemne, co po prostu znane i może łatwiej było im te traktory w takiej wersji sprzedawać. I to jest traktor, który też brał udział w orce konkursowej w Lubecku. Teraz też spójrzcie Państwo na tą pistulę, widać też taką ławeczkę dla tych operatorów, którzy siedzieli i te worki musieli związać, odrzucić z kolei, a ten, który był pełen teorym, no, wsuwało się na dół. Bagi zjeżdża w tej chwili, waga ciężka, tak powiem, T45. Również w tej starej wersji, ale zobaczcie, że jakby w trakcie produkcji ten kominek od filtra powietrza, czyli ten drugi, najpierw był wysoki, potem go nieco skrócono, aż w ostatniej wersji, którą tu zobaczymy, bo niedługo wjeżdża, w ogóle zniknął jakby. Zmieniono wtedy też układ tego filtra powietrza, przez co po prostu nie był on konieczny. Ten kurz był inaczej separowany, nie musiał tak z góry być zasysany to powietrze. Proszę Pana, zwróćcie uwagę, gdzie ten Deutsch ma wyprowadzoną rurę wydychową. Zielony, który właśnie wjeżdża. No, kiedy tak właśnie kierowca przekazuje, wiemy już, dlaczego te rury są kierowane do góry, a nie na dół. No i też charakterystyczne chłodzenie powietrza. Tutaj właściciel podpowiada, że oryginalnie był na nogę w ogóle skierowany do góry. Tą jedną nogę, także jest to nieco zmodyfikowane. Proszę Państwa, ekipa maternów z Duchorzy, to są zabytkowe rowery, to są jeszcze chyba jeszcze daleko przedwojenne. Andrzej sam nie wie. Andrzej dzisiaj woli prowadzić rower jak swój traktor, ale prowadzić to nie znaczy jechać na nim, Pan Andrzej. Proszę Państwa, i T25. Tak, Władimirec, czyli tak jak wcześniej mówiłem, taka troszkę konkurencja naszej 30, natomiast jako ciekawostka powiem, często są porównywalne
są zwolennicy 30, zwolennicy Władimirca. W zasadzie to są inne traktory. To był traktor, tak jak tutaj też z właścicielem dyskutowałem, z Adamem, traktor, który był w zasadzie troszkę specjalistyczny, a nie miał być nigdy podstawowym ciągnikiem gospodarskim, ale do nas trafiał w zasadzie jako zastępstwo 30. Kiedyś nie było łatwo kupić traktora, na 30 czekało się długo, a czasami nieco łatwiej można było właśnie nabyć takiego Władimirca. I też był chłodzony powietrze. Powiem, jak się tak rozmawiam z ludźmi, którzy posiadali te traktory, to właściwie trudno jest mi powiedzieć, który był lepszy ruch. Uchwalał sobie zarówno jeden, jak i drugi pojazd. I tutaj pięknie przez Andrzeja patelkę odrestaurowana 45, 58 rok. I kolejna taka, można powiedzieć, modyfikacja, jak mówiłem, zniknął ten kominek od filtra powietrza, ale za to ma błotniki dla dwóch pomocników. A jeszcze, proszę Państwa, jak zobaczycie tego Władimirca sobie później na placu manewrowym, on ma z prawej strony przed przednim kołem charakterystyczną przystawkę pasową do napędu pasem transmisyjnym. To w zasadzie jest unikat, jeśli chodzi o taki sprzęt do Władimirca. 60, zajebista. I kolejna 45, też oryginalny pasek. Takie główne z takimi one dochodziły, nie były zabudowane. Tutaj traktory od Jankowiaka. No już, proszę Państwa, i na dzieci przeszło, no i na wnuki przechodzi. I małżeństwa jakoś się tam traktorzystów, którzy z transportnikami łączą. No takie żadnictwo traktorowe, nie? No można powiedzieć, że festiwal łączy pasjonatów, także węzłem małżeńskim. Ale tutaj mamy właśnie 28. Co można powiedzieć? Wyobraźmy sobie Państwo przesiąść z takiego ciągnika, jak przed chwilą przejechał, właśnie na takie maleństwo. No co się będzie to przejechało? Tutaj był Państwa cały cykl, już piąty raz to zobaczycie. Trzeci raz, Andrzej, to pokazuje, że jest trzeci raz i trzycylindrowym Majorkiem. Czyli w ogóle ciekawostka, że ten traktor miał szansę być produkowany w Polsce, ale później te różne wirowania sprawiły, że ostatecznie nie wszedł do produkcji. I 355. Paweł, różnica między 355 a 360. No tych różnic jest sporo, ale takich bardziej kosmetycznych, chociażby między 355M, to naprawdę ciężko tak omówić szybko, bo widzicie, musimy troszkę tak poganiać te ciągniki, z tego względu, że jest naprawdę dużo ciekawych sprzętów i nie da się o wszystkich powiedzieć wszystkiego. I kolejny 360 i tutaj widzicie Państwo też ten taki tuning charakterystyczny, suprowski tuning. Tam był 355, tutaj 360, a tutaj jest Etor 55-11. Proszę zobaczyć, u nas ta modernizacja 40 szła w kierunku 60, natomiast u Czechów Zetor szedł bardziej w tę stronę i to jest kolejna wersja po tej można powiedzieć 21-41. To traktor, którego jeszcze chyba do końca zabytkiem nie nazwał. No, myślę, że wiekowo to na pewno będzie się łapał, natomiast jest to już naprawdę ciężka seria. ZTS Martin 12-145 Turbo. No, to już jest naprawdę maszyna. Ich jest niewiele na zlotach, ale proszę Państwa, to są traktory, które jeszcze do dzisiaj naprawdę dzielnie pracują w polu i w zasadzie nie trzeba się ich wstydzić. To są naprawdę dzielne, ciężkie, mocne maszyny, które jeśli ktoś nie chce czegoś bardzo nowoczesnego, tylko taką prostą mechanikę i się tego nie boi, to naprawdę ciężka seria jest odpowiednia. I wjeżdża, proszę Państwa, kolejna kobieta, Milena. Proszę Państwa, Milena, no traktor 328, ale coś więcej. Tym traktorem zdobyła jeden z najwyższych szczytów w Europie, gdzie można traktorem wjechać. To było w zeszłym roku. Paweł, jak ten szczyt, to jest w Austrii. Z tego co pamiętam, to jest, może Milena powie dokładnie, gdzie to było, bo nie chcę tutaj przekręcić. Ten najwyższy szczyt w Austrii, tak? No, Trotter jest najwyższy szczyt widokowy w Alpach, w Austrii.
nikt odpadnie. I ten traktor, jak zresztą pewnie koło setki innych, wjechał tam o własnych siłach. Również tam na tej imprezie prowadził między innymi nasz kolega z Czech, Marcin Pawelka, który tutaj do Polski kilkukrotnie przyjeżdżał na kołach. A w tym Ursusie z tyłu, jak właścicielka mówiła, ten misiu, to jest Ursus. Tak, to jest tam, żeby wjechać w ten raj, na ten szczyt nie jest tak prosto, trzeba przejść pewne kwalifikacje, no medialiści to wszystko udało. I tutaj widzimy kolejny detor. To mamy Ursus, to jest fajny. Można powiedzieć eksportowa wersja, taka ulepszona, unowocześniona, wzbogacona 360, ale to jest model C362. W zasadzie bardzo mało popularna na dzień dzisiejszy, troszkę przypominająca ciężką serię w tym momencie. Wespa, był Porsche, był Mercedes, czasy na Fiata. Fiatów, traktorów może nie mamy tak dużo w Polsce znanych, ale ten właśnie jest. We Włoszech bardzo popularna marka ciągników. Traktor benzynowy. Musimy, proszę Państwa, nieco tutaj troszkę przyspieszyć tą prezentację, czyli mniej się skupiać na traktorach, które już omówiliśmy. Tu mamy 30. Pierwsze wersje właśnie w podobnej zieleni były wypuszczane i zapraszamy, proszę tak sprawniej podjeżdżać, bo mamy jeszcze bardzo dużo chętnych do prezentacji. Obróć sobie telefon, będziesz miał lepiej. Porsche. Będziesz kręcił tak, to będziesz miał taki malutki obrazek. Porsche diesel oczywiście. O Porsche już mówiliśmy, zazwyczaj kolor czerwony i Zetor 25A. To jest nawet nie 25A, a 25, czyli ta w zasadzie jedna z najstarszych wersji, z wydechem charakterystycznym do tyłu. I zobaczcie Państwo, że dość mocno też kurzy i to jest bardzo szybki Zetor. Można powiedzieć, że kiedyś szósty bieg blokowano w tych traktorach. Widzimy przedmierzy, tutaj Messier Ferguson. O, taka wersja charakterystyczna, troszeczkę stuningowana. Model 135. I kolejny niemiecki, bardzo ciekawy traktorek Kramer. I kolejny Mocian. Ten niemiecki ma taką charakterystyczną kabinę. Widać, że strasznie wysoki, typowy Mocian. I coś, czego jeszcze dzisiaj nie było, czyli Ford. Jeden z szybszych traktorów tutaj na zlocie. Co pamiętam, nieraz wygrywał wyścigi traktorów, a ja nawet jak nim wygrywał, to był w czołówce. Model 3600. Waldek Stuszka, również mieszkaniec Wilkowic. I kolejny Farmal, czyli jakby kolejny dowód na to, że Farmal to nie tylko te, można powiedzieć, w cudzysłowie trzykołowe ciągniki, ale także takie z szeroką, bardziej standardową osią. I proszę Państwa, kolejny Steyr. Wojtek za kierownicą. Wojtek jest miłośnikiem albo Steyra, albo Deutscha. Coś jeszcze ma francuskiego Renault, prawda? To jest chyba benzyna, co? Czasami marki pojazdów, to i marki traktorów, no generalnie ta sama firma. I tutaj właśnie taki charakterystyczny międzyrzędowy, ale już nie Farmat, a John Deere. Amerykańskie ciągniki, można powiedzieć, bardzo często były również dostępne w takich wersjach, czy to był Case, czy John Deere, czy Farmal. To właśnie w takiej wersji. A tu mamy ciężką serię w wydaniu takim z przednim napędem. Jest to, jak dobrze myślę, 914, czyli to już taka kolejna modernizacja naszej ciężkiej serii Ursusa. Można powiedzieć opracowanej również we współpracy z Czechosłowacją. Chociaż, no niestety, ale musimy przyznać tutaj, że w tych ciągnikach większość rzeczy była w zasadzie produkowana i tutaj opracowana przez Czechosłowację. My robiliśmy takie, można powiedzieć, trochę mniej istotne elementy w tych traktorach. Tylko dodam, że tutaj, zwróćcie Państwo uwagę, napęd na cztery koła. Też tak to wychodzimy. 28 zielona przepchnęła i kolejny czerwony Massey Harris. Też bardzo charakterystyczny, bo taki nieco przestawiony, można powiedzieć, środek. Operator nie siedzi całkowicie jakby na środku, mam wrażenie. Jest to też spowodowane tym, że obserwacja maszyn była nieco bardziej ułatwiona. I kolejna 30.
I wjeżdża Fendt. Fenda chyba jeszcze nie mieliśmy na placu. Wydaje się, że tak. Można powiedzieć też legendarna, do dziś aktualna marka traktorów. Ten już taki bardzo nowocześnie wyglądający, jak na w zasadzie na tle tych wszystkich, które tutaj się prezentują. I kolejny Lance Bulldog wjeżdża. 45. Widać, że to jest Lance Bulldog, to nie jest Ursus akurat. Ursusy były modernizowane. Tutaj podobieństwo do oczywiście tych pierwszych wersji wręcz bliźniacze. No dlaczego? No bo plany konstrukcyjne to myśmy przyjęli od Lance Bulldoga. I wjeżdża 360. Ja tutaj tylko dodam do tych bombajów tak zwanych, że w zasadzie w ówczesnej, nieco zakłamanej historii tej takiej literaturze chociażby podawało się, że jakieś tam specjalne unowocześnienia, montaż benzynowego rozruchu i tak dalej. Niemcy to też wcześniej już opracowali, no ale jakby u nas w tej ówczesnej propagandzie było to mówione, że nie wiadomo jakie tam luksusy zostały wprowadzone do tych traktorów. Tutaj mamy Zetora 25A z silnikiem F28. Dość częsta, można powiedzieć, modyfikacja, jeśli chodzi o te Zetorki. I wjeżdża 360. 3P. Silnik Perkinsa. Tak, proszę Państwa, tego szukaliśmy, czy to jest... To jest traktor, no to znaczy ten 3P, on jest trzycylindrowy. Ten traktor w zeszłym roku to można powiedzieć nie miał sobie równych, jeśli chodzi o tę konkurencję traktor poolingu i tak dalej, ale on ma jedno pewne taki dodatek, który w zasadzie powodował tą przewagę, ale to sobie Państwo na spokojnie z właścicielem na placu porównacie. Tutaj natomiast wjeżdża Fendt w nieco starszej, mniejszej wersji, taki bardzo kompaktowy traktor. A to powiem szczerze, do końca nie wiem. Ma silnik, ma koła, sam jedzie, ale co to jest? Czy to jest wersja taka samoróbka? W sumie samoróbka, ale jest to silnik wejść niemiecki, jednocylindrowy diesel. A, widzę silnik HAC, czyli do takich zagęszczarkach między innymi stosowany i tak dalej. Bardzo fajny sprzęcik. Pamiętajmy, że traktory kiedyś to nie tylko oryginalne, ale również masa samoróbek. Nie każdy miał możliwość zakupu takiego prawdziwego, firmowego traktora, więc samoróbki u nas to był bardzo popularny sprzęt. Ja jeszcze tutaj dodam, że konstruktor tego, co właśnie jechało, no ciekawe przełożenie przez pas, tak? Pasy, szczególnie chlinowe, potrafią przenosić bardzo duże obciążenia. No i ten małutki dieselek, no nie benzynka, no ciekawe. I tutaj wjeżdża prezes klubu Traktor i Maszyna, Andrzej Kaźmierczak, na, można powiedzieć, praktycznie wzorcowo odrestaurowanym Ursusie C45 z tych pierwszych wersji, jeśli chodzi o oświetlenie i co najważniejsze, ogumienie nawet tutaj jest oryginalne, co nieraz Andrzeja tutaj przyprawiało o stres, bo jednak wiecie, po tylu latach to jest ciężki ciągnik, więc zdarzały się tutaj kapcie, ale naprawdę charakterystyczny wydech, kominek filtra, oświetlenie, ogumienie, jak powiedziałem, felgi żeliwne, także w zasadzie, mówię, wzorzec. I mały ogrodniczy ciągniczek N2, łamany po dupie Holder. Holder słynie z tego, że właśnie produkował traktorki te mniejsze. Mamy bodajże Kramera. Wjeżdża również ciekawostka, bo BM Volvo to są ciągniki również, które można powiedzieć u nas bardzo mało znane, ale co należy się cieszyć, że teraz jakby w kolejce będzie coraz więcej ciekawostek sprowadzać.
ale jako ciekawostkę dodam, że jest to traktor, nie wiem czy dokładnie ten model, bo nie pamiętam, ale jakąś serię tych kilku sztuk sprowadzono do Polski w latach 60., żeby testować, po prostu porównywać z produkowanymi u nas. Ja powiem, że coraz takie buza w nas zainteresowanie, coraz więcej traktorów zasilanych benzyną. Volvo dużo modeli produkował jako traktorów benzynowych. Ferguson na początku też. Teraz nas dopuszcza 328. I zaraz za nim Zetor 25K. Było Volvo, no Volvo to bez samochód. Proszę Państwa, jest też taka marka, która zginęła. Nazywa się Woodbrook. Produkowali również i samochody, i traktory. Dzisiaj już nie produkują niczego. Ale mamy Ursusa. To jest też Ursus znany wszystkim tym, którzy śledzą. Którzy śledzą wszystkie takie wyjazdy i turystykę kołową na traktorach, która w ostatnim czasie zrobiła się popularna. Ten traktor już niejedno przejechał. Jak widzicie, w dalszym ciągu jest w świetnej kondycji. Południowej Polski, z Bielska Białej, Starnia, Zorników, tak. A tu mamy Fergusona. Ferguson w wersji benzynowej. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Cichutki traktorek, szybki traktorek. I wjeżdża kolejna 40 na miękkim przodzie tak zwanym, czyli resorowana przednia oś. Tak one występowały, chociaż w późniejszej produkcji były także na zawieszeniu tak zwanym sztywnym, bez tej amortyzacji. I na wagę SFV, ciągniki, których jeszcze 5 lat temu tutaj nie było. Pojawił się później jeden, a później nagle wysyp jeszcze kilku następnych. Ciągniki te pochodzą z Francji. Mamy kolejnego Zetorka 25A. Tutaj ten przód taki troszkę szerszy, bo jest rozsunięty. One miały możliwość rozsuwania tutaj regulacji rozstawu kół z przodu i z tyłu oczywiście. Chodziło głównie o uprawy, tak? One miały się dostosować do szerokości upraw. No i teraz seria mniejszych ciągników, rozpoczynają Holder. Już tutaj wspomnieliśmy, raczej małe traktory, właśnie takie ogrodnicze. Bardzo ciekawe konstrukcje, najczęściej wychodziły w dieslu. A tu mamy Dzika 21 w benzynie. Oczywiście Dzik 2, przepraszam, nie 21. Ten sam silnik praktycznie co w Ursusie, co w pozostałych Dzikach, silnik dwusuwowy. Dlatego to mieszka oleju. Tak, dokładnie. Silnik z Bielska Białej rodem S261C, pojemność 372 cm sześcienne. Oczywiście na mieszankę, bo to należało pamiętać, żeby mieszać i dodawać dodatek oleju do